Dorota Dominików z Lubania Śląskiego, tegoroczna maturzystka z klasy z matwizu, lubi czytać poezję, a w wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem. Dorota, scena jest twoja. Opowiem wam o liceum w pewnym niewielkim mieście, w Lubaniu Śląskim. Żebyście mieli zarys jego położenia, dodam, że podróż pociągiem do Wrocławia to bez opóźnień jakieś 2 godziny. Uczę się w tej szkole, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Dobrze pamiętam początki. Świetni nauczyciele z matematyki, zaangażowani, ciągle zachęcali nas do konkursów. Jednym z najważniejszych turniejów dla naszej szkoły były mecze matematyczne. Wiadomo, jak mecze, to potrzebna drużyna. A każda drużyna potrzebuje kapitana, zaangażowanego, który zbierze ludzi i będzie ich motywował. Jakoś tak wyszło, że zajęłam się tym ja. Niestety, mój trud pozostawał niezauważony przez nauczycieli, a samo słowo kapitanka nie mogło przejść mojemu matematykowi przez gardło. W końcu dziewczyna z małego miasta z ambicjami to dla niektórych świetny żart. Jakiś czas temu w mojej szkole organizowano konkurs plastyczny, ogólnopolski, zachęcano nas do niego. I wszystko byłoby normalne, gdyby nie tematyka prac. Obrazy miały zachęcać do rodzenia dzieci, przedstawiać aborcję jako zło, grzech, ogień piekielny. Jedna z moich koleżanek zajęła w nim wysokie miejsce, co jest ogromnym sukcesem. Jednak czy powinna być wyróżniona na apelu szkolnym? Czy powinniśmy łączyć świecką edukację z konkursem kościelnym? W podstawówce wszyscy braliśmy udział w klasowych zawodach na najpiękniejszą palmę wielkanocną. A teraz, gdy już dorośliśmy, pora straszyć nas aborcją. Samo słowo aborcja ma nas przerażać. Tak samo zresztą jak kapitanka, matematyczka czy informatyczka. Nie chcę się tutaj żalić ani chwalić, tylko pokazać, jak wygląda rzeczywistość małomiasteczkowej edukacji. Chciałabym, żeby działania uczniów, nasze talenty były doceniane. Chcemy rozwoju, ale nie w atmosferze drwin. Mamy dość tego, że nauczyciele zachęcają nas do działania, ale przy pierwszej porażce przestają w nas wierzyć. Myślą, że kpiąc z nas, robią nam przysługę. Wielu z nich przyjęło taktykę. Będę wam mówić, że jesteście głupi, a wy mi udowodnicie, że się mylę. My, młodzi ludzie, nie chcemy słuchać, że jesteśmy głupi tylko dlatego, że zawaliliśmy test. Szkoła to zbyt często oznacza dla nas strach przed odpowiedzią, frustrację, zmęczenie. W ten sposób niszczy się w nas chęci do nauki, ciekawość świata. Dobrze wiem, że u podstaw problemów w edukacji leżą finanse. Dzisiaj, w sobotę, mój nauczyciel matematyki prowadzi 3-godzinne zajęcia dla maturzystów. Charytatywnie. Taka postawa jest wspaniała. Ale czy tak powinno być? Nauczyciel, który i tak nie zarabia za wiele, zostaje po godzinach, za darmo, w dzień wolny, bo mu zależy. Edukacja jest przyszłością, która dla takiego Lubania Śląskiego i tak nie jest kolorowa. Moje miasto wymiera. Ludzie tu nie wracają, nie mają dobrych wspomnień, nie mają żadnych perspektyw. Jeśli tego nie chcecie, zacznijcie nas słuchać. Dowiedzcie się, z czym się zmagamy, jak żyjemy. Ile czasu zajmuje nam podróż do Wrocławia, ile kosztuje bilet, ile zarabia mój nauczyciel matematyki. Pozwólcie nam decydować o sobie, o naszej szkole, o naszym mieście. Inaczej nigdy nie nauczymy się brać odpowiedzialności. A przecież jest to w najlepszym interesie rządzących i nas wszystkich, żebyśmy umieli robić to jak najlepiej. Dziękuję.